Dziękuję wam, że tutaj przyszliście. Tak powitał mieszkańców miasta na miejskiej wigilii Czesław Renkiewicz. Kilkaset osób mimo niesprzyjającej aury pojawiło się na niedzielnym opłatku z suwalskimi samorządowcami. Zanim przejdziemy do składania sobie życzeń, to pozwolę na złożenie państwu podziękowań za to wszystko, co wpłynęło w moim kierunku w ostatnich kilku miesiącach, za życzliwość, za wsparcie, za każde dobre słowo. Za to państwu serdecznie dziękuję. Wszyscy mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania kolęd w wykonaniu chóru złożonego z władz miasta i przedstawicieli miejskich instytucji. Wielu zebranych ochoczo do wspólnego śpiewu się przyłączyło. Chrystus się rodzi nas, proszę o przyjęcie moich skromnych życzeń, pogodnych, zdrowych, wesołych świąt, świąt przepełnionych miłością i radością, świąt bardzo rodzinnych i tej radości z tego, że będziemy mogli spotykać się ze sobą, z najbliższymi, z naszymi rodzinami, z tymi rodzinami, które bardzo często są od siebie bardzo oddalone, w sposób fizyczny. Zjeżdżamy na święta Bożego Narodzenia, żeby być wspólnie i świętować. Niech nikt w te nadchodzące święta nie będzie samotny, opuszczony, wykluczony. Niech to będą święta pojednania, przebaczenia, ale również i wzajemnej życzliwości. Zgromadzeni na placu Marii Konopnickiej przyjęli także życzenia od przewodniczącego Rady Miejskiej. Chciałbym życzyć w imieniu radnych Rady Miejskiej, także obecnych tutaj wśród nas, by czas ten był czasem wyjątkowym, prawdziwie świątecznym, by nie zabrakło w nim cudownych, rodzinnych, towarzyskich kontaktów i spotkań, byśmy też w istocie mogli na chwilę zatrzymać się i ocenić to, co za nami i co przed nami, aby temu wszystkiemu towarzyszyło uczucie przyjaźni i bliskości. Niech opłatek, choinka, światełko betlejemskie, żłobek dają nam jak najwięcej refleksji. Niech one pozwalają nam zaufać i uwierzyć w drugiego człowieka, a także w rozwój naszej małej ojczyzny, naszego miasta. Mieszkańcy długo dzielili się opłatkiem zarówno z samorządowcami, jak i nawzajem ze sobą. Dzieci oblegały maleńką stajenkę ze zwierzętami. Jak masz na imię? Zuzia. Jak pięknie. Są tutaj zwierzątka. Które ci się z tych zwierząt najbardziej podoba? Szyszyn. A dlaczego? Ma taki puszysty ogonek. Chciałabyś takie zwierzątka mieć w domu? Tak. Ja pewnie też. Bardzo ci dziękuję i życzę ci wesołych świąt i wspaniałego Mikołaja. Dorośli chętnie wędrowali po stoiskach świątecznych w ofercie nieco smakołyków na świąteczne stoły, miody, cukierki, pierniki i duża oferta suwalskich rękodzielników proponujących haftowane serwety, szydełkowane ozdoby choinkowe i drobne upominki. Czas na wigilijnym spotkaniu umilały lokalne zespoły ze świątecznym repertuarem. Po wzajemnych życzeniach zebrani zasiedli do przygotowanych wigilijnych stołów.